Jak dobrze być już w domu. W tej szkole tak ciężko jest. Ja lubię chodzić do szkoły, ale... Ale wolę być w domku. Tato! Tato, już jestem! O, witam cię, Pepo. Witam cię, Pepo. Nareszcie jesteś w domu. Jakoś tęskniłem za tobą dzisiaj. Usiądę sobie, bo jestem też bardzo zmęczony. Chcę pooglądać trochę telewizję i sobie odpocząć. Tato, tato, a czy ty wiesz, gdzie jest mama? Czy ona może jest na górze? No wiesz, miałem ci nie mówić, ale... Ale mama pojechała po niespodziankę dla ciebie. Mamy dla ciebie prezent, bo jesteś taka grzeczna i dobra i ładnie się uczysz. O, prezent dla mnie? Tato, bardzo ci dziękuję, ale czy ja naprawdę zasłużyłam? Tak, świnko Pepo, zasłużyłaś, zasłużyłaś, tak jak powiedziałem, jesteś bardzo grzeczna i dobrze się uczysz. Super, muszę szybko powiedzieć George'owi, że dostanę jakiś prezent, jak ja już się nie mogę doczekać. Szybko muszę iść powiedzieć George'owi. George, George, obudź się, obudź się. Chcę ci coś powiedzieć. Proszę, obudź się, wstawaj już. Już i tak długo pewnie śpisz. George, wstawaj, proszę. Tatuś mi powiedział, że mama pojechała po jakiś prezent dla mnie. Ja jestem tak ciekawa, co to będzie. Jestem tak ciekawa. To ja idę szybko na dół, bo może mamusia już zaraz będzie. Szybko, szybko. Tatuś, tatuś, czy mamusia już przyjechała? Nie, świnko Pepo, ale dzwoniła właśnie, że za chwilkę będzie. O, o, chyba mamusia idzie, chyba mamusia idzie. O, Pepo, już jesteś w domku? Tak, mamusiu, i wszystko wiem, i wszystko wiem. A co ty takiego wiesz? No, przepraszam, mamusiu, świnko, już musiałem się wygadać, bo się nie mogłem doczekać. Ja już wszystko wiem, że masz jakiś prezent dla mnie. Dobrze, świnko Pepo, mam dla ciebie prezent, zaraz ci go przyniosę. Jadę sobie, zobacz, Pepo, kochana moja córeczko, zobacz, co tobie kupiłam. O Boże, ja o tym marzyłam. Cały czas o tym marzyłem, hulajnoga dla mnie, mamusiu, dziękuję tobie, tatusiu, dziękuję, zaraz muszę od razu ją wypróbować. Dziękuję, mamusiu, dziękuję tobie bardzo, że mi kupiliście taki prezent, ja uwielbiam hulajnogi i nawet mam mój kolor ulubiony, czerwony jak moja sukieneczka. Proszę, pozwólcie mi się raz przejechać na niej. Tak, oczywiście, Pepo. Przejedź się, gdzie tylko chcesz, tylko nie za daleko, dobrze? Tak, tatusiu, już sobie pojadę. Ti-ti-ti-ti-ti, to jest mój ulubiony dzień. Ti-ti-ti-ti-ti, jak fajnie się jeździ. Ti-ti-ti-ti-ti, już nawet umiem bardzo dobrze na tym jeździć. Mamusiu, tatusiu, dziękuję tobie jeszcze raz za ten fajny prezent. Tobie też, mamusiu, dziękuję. Do widzenia, do widzenia.